Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnej, siódmej już części z życia kota Hitmana. Bestia skończyła właśnie 6 miesięcy, według jakichś tam porównań znalezionych w internecie, czy gorszych, czy lepszych, no to na ludzki wiek ma około 10 lat. Choć z naszej perspektywy i z zachowania Hitmana raczej byśmy twierdzili, że jest to taki mężniejący już nastolatek. Przez te prawie 3 miesiące, odkąd Hitman z nami przebywa, zaobserwowaliśmy pewne etapy w rozwoju bestii. I nie mówię tu tylko o rozwoju fizycznym, bo to widać pewnie też na filmikach. Bestia waży już 5200, więc jest co przytulać i co nosić na rękach. Dodatkowo jest dość wysoki i długi, że tak powiem. A na rękach zachowuje się jak T-1000 z Terminatora, czyli po prostu się przelewa. Dokładnie tak samo schodzi z łóżka czy z kanapy. Znaczy schodzi, za dużo powiedziane. Po prostu spływa na brzuchu. Zauważyliśmy, że Hitman z miesiąca na miesiąc się wycisza. Moja małżonka mówi, że poważnieje. Oczywiście jak każdemu szanującemu się nastolatkowi zdarzają się mu też od czasu do czasu jakieś wyskoki. I to niekiedy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale najczęściej jest to wtedy, kiedy on sobie akurat tam umyśli, że w tej chwili idziemy się razem bawić, a my akurat powiedzmy nie mamy czasu, no to żeby zwrócić naszą uwagę, to zrobi coś takiego, co bardzo dobrze wie, że nie do końca nam pasuje. Diametralnie zmieniło się też zachowanie Hitmana, jeśli chodzi o te pobudki z koloświt. Znaczy on tam sobie wstaje, jak sobie wstawał, natomiast zachowuje się bardzo cicho, tam sobie powygląda na księżyc, pójdzie sobie coś zjeść, czy tam poliże się troszeczkę. Najczęściej wraca, przytula się do małżonki, no nieraz też trochę nachalnie dopomina się, żeby go głaskać, ewentualnie żeby wyciągnąć rękę, bo on tam sobie kładzie głowę i najczęściej usypia. Staraliśmy się przyzwyczaić go do tego, że my wstajemy z chwilą, gdy zadzwoni budzik. Tam najczęściej mamy ustawiony 6:30. I dzięki temu też dowiedzieliśmy się, że bestia prawdopodobnie zna się na zegarku. Ewentualnie zegarek, który tam ma wewnątrz, troszeczkę się spieszy, bo najczęściej 6:28, 6:29 zaczyna już głośno i donośnie miauczeć, żebyśmy wstali. Natomiast jeśli budzik zadzwoni, a nie wstajemy, pewnie niejednemu z was się też tak zdarzyło, no to wtedy przechodzi do bardziej radykalnych środków, czyli na przykład podgryza stopy. Nie jest to podgryzanie jakieś bolesne, natomiast konia z rzędem temu, kto nie przebudzi się i nie wstanie, czując na swoich stopach takiej igiełki, zwłaszcza że naturalny odruch w tym momencie, czyli szybkie wzięcie stopy, może spowodować zachętę do zabawy, no i atak. Nie do końca też jakiś straszny, natomiast szarpnięcie stopą z zaciśniętymi zębami na dużym paluchu może już spowodować jakieś tam szkody u nas, czy nawet u kotka.
Jak już kiedyś wspominałem, Hitman ogląda wszystkie materiały ze sobą w roli głównej, co niezmiennie nas zaskakuje. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby jakikolwiek inny program czy materiał w telewizji przykuł jego uwagę na dłużej niż 5-10 sekund. Natomiast słysząc już intro swojego filmu, potrafi przywieźć z innego pomieszczenia, kładzie się wygodnie, no i ogląda w spokoju do samego końca. Mieliśmy taką teorię, że w jakiś sposób rozpoznaje miejsce czy siebie na ekranie i dlatego go to ciekawi. Natomiast jak wiecie, w ostatnim filmie dużą część zajęły też wstawki z naszej podróży, a Hitman niezmiennie w skupieniu obejrzał cały film od początku do końca. Jeśli jesteśmy przy telewizji, to przypominam sobie jeszcze jedną rzecz, która Hitmana ciekawiła, to znaczy na samym początku on usilnie starał się wyskoczyć przed, za, a najlepiej na telewizor. Oczywiście przy odrobinie zaangażowania z naszej strony udało mu się ten pomysł wyperswadować. Ogólnie rzecz biorąc, z miesiąca na miesiąc widzimy, że Hitman coraz bardziej zadowolony jest z zabawy na poziomie zero, ewentualnie kanapy czy parapetu, pomijając, jak już wspomniałem, jakieś tam pojedyncze próby zwrócenia naszej uwagi, no to wtedy gdzieś tam sobie wyskoczy do zlewu czy do umywalki. Kierujecie do nas wiele pytań na YouTubie, Facebooku czy Instagramie odnośnie na przykład żywienia kotka czy sprzętów, jakich Hitman używa. Oczywiście na wszystkie z chęcią odpowiadamy, natomiast jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, to o wszystkim, co właściwie dotyczy kotka, mówimy też w naszych filmach, dlatego zapraszam do subskrybowania kanału. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasze filmy. Możecie też wejść na strony Hitmana na Facebooku czy Instagramie. Niezmiennie, starym dobrym zwyczajem, na sam koniec filmu obejrzycie jeszcze kilka fotografii Hitmana. Na dzisiaj ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Perfect.